Zapraszam na warsztaty muzyki tradycyjnej z Polski Centralnej. Będziemy poznawać różnorodne style muzyczne, wybitnych wiejskich muzykantów i tajemnice wspólnego grania w kapeli. Grając na skrzypcach, harmonii i innych instrumentach, podążać będziemy za słowami wyrywasów, uważnie słuchać bębna i basu. Spotkajmy się w sieci Mazurka. Janusz Prusinowski. Dzień dobry. Na dzisiejszych warsztatach chciałbym kontynuować opowieść o Janie Lewandowskim, jednym z moich najważniejszych mistrzów, muzykancie ze Strzemesznej, Wrawskim. Jak opowiadałem w poprzednim odcinku, poznałem Jana Lewandowskiego dzięki Andrzejowi Bieńkowskiemu, który przysłał mi nagrania, które mnie zachwyciły. Potem do pana Jana wybraliśmy się wraz z przyjacielem i spędziliśmy wspaniały wieczór wspólnego grania. A potem minęło dużo czasu. Minęło sporo czasu, kiedy nie było jak do pana Jana zajechać. Z jakichś takich czy innych przyczyn. I kiedy chcieliśmy się do niego wybrać, okazało się, że pana Jana już nie ma na tym świecie. Wybraliśmy się tym niemniej. I to była niedziela, popołudnie, wracaliśmy z jakiegoś grania gdzieś na południu Polski. Zjechaliśmy z nowej wtedy trasy do wsi, znaleźliśmy dom, a widzimy przed domem na takim zadaszeniu, cała rodzina siedzi przy stole. Jakaś jest uroczystość, jest niedziela, popołudnie, piękna pogoda. Otwieramy bramę, wchodzimy tak delikatnie, no nie, nikt nas tam, myślimy, że nie zna. Wyjmujemy skrzypce, basy, bębenek i zaczynamy grać. Dźwięki i po prostu takie wzruszenie wtedy nastąpiło w tym miejscu. I w nas po prostu graliśmy, płynęły nam łzy. I cała rodzina pana Jana tak samo była wzruszona, to była komunia. Także byli wszyscy. To piękne spotkanie. Pomyślałem wtedy, wszyscy pomyśleliśmy, że coś niezwykłego się stało, że niezwykłą rzeczą jest ta muzyka i ta historia. I chciałbym nauczyć was dzisiaj tego Mazurka. My nazywamy go Mazurek Bieńkowskiego, bo jest jednym z ulubionych kawałków Andrzeja, taką melodią, którą sobie gwiżdże nuci. Posłuchajcie, jak gra tą melodię pan Jan z kapelą na nagraniu muzyki odnalezionej. Thank you.
zanucić tego mazurka, tak jak nuci Andrzej Bieńkowski, tak jak nucą sobie Lewandowscy w rodzinie i jak nucili wszyscy, którzy znali melodię. Pierwsza część. Spróbuję się trzymać tonacji. I ta da 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 na, ta da 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 na, ta i da da na, ta da 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 na, ta da da i ta da da i ta da na, ta da 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 na, ta da 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 na, ta i da da na, ta da 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 na, ta da da i ta da da i ta da na. Jeszcze raz, może troszkę wolniej spróbuję. Ta da 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 na, ta da 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 na, ta i da da na, ta da 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 na, ta da da i ta da da i ta da na, ta da 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 na, ta da 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 na, ta i da da na, ta da 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 na, ta da da i ta da da i ta da na. Ta druga część, pierwszy wariant. Ta ta da da da, ta da da ta da na, ta da da da, ta da da ta da na. Tutaj już są dwie wersje, dwie możliwości. Albo od tego dźwięku ta ta da da dan ta da dan ta da na, albo wyższego ta da da dan ta da da ta da na, ta da da dan ta da da ta da na, ta da da dan ta da da ta da na. Drugi wariant ta ta da 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 ta da na, ta ta da na da ta da na, ta ta da na da ta da na, ta ta da na da ta da na. Spróbujmy zanucić całość. Pierwsza część taką ma bardzo krzywą, fajną konstrukcję. Druga część, umówmy się, że na razie są dwa warianty, z czego pierwszy ma dwie opcje. I ta ta da 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 na, ta da 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 na, ta ta da na, ta da 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 na, ta da da i ta da da i ta da na, ta da 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 na, ta da 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 na, ta i da da na, ta da 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 na, ta da da i ta da da ta da na. Druga. Ta da da da, ta da da, ta da na, ta da da da, da da da, ta da na, ta da da da, da da da, ta da na, ta da da da, da da da, ta da na, ta da, ta, ta da da da, ta da na, ta, ta da na da, ta da na, ta, ta da na da, ta da na, ta, ta da na da, ta da na. Gdybyśmy zagrali tą melodię na fortepianie, to mielibyśmy po prostu gotowego kolejnego mazurka Fryderyka Chopina. Nie będę teraz grał tego, bo nie jestem dobrym pianistą, ale z łatwością można sobie wyobrazić, jak to by zabrzmiało, jakby się mogło rozwijać w jego języku. Spróbujmy zagrać tą melodię powoli, fraza po frazie. Pierwsza część. Spróbuję wolniej. Część, pierwszy wariant. Zwróćcie uwagę, raz jest od D, a raz jest od Fis. Wariant drugiej części. Cała druga część. To są te frazy, które wybrałem
z całego nagrania, z całego utworu. Tam jest tych możliwości dużo więcej i spokojnie polecam sięgnięcie do nagrań archiwalnych ze zbiorów muzyki odnalezionej. Tam są prawdziwe źródła tej muzyki i tych umiejętności. Trzeba słuchać i patrzeć. Spróbujmy wystukać tę melodię. Ja włączę swojego ulubionego elektronicznego bębnistę. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Da, 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 da. Zagrać tę melodię w tempie 150 z opóźnieniem drugiego uderzenia, czyli z podbiciem minus 18% powoli na skrzypcach. Na skrzypcach i na wszystkich instrumentach, jakie macie, bo ten strój pozwala, żeby grać z każdym instrumentem. Dwa, trzy, raz. Posłuchajmy jeszcze raz nagrania, ale tym razem skupiając się na tym, co robi bębenek i co robią basy, bo za chwilę skupimy się na tych dwóch instrumentach. Żebyśmy mogli zagrać jako kapela. Kaja Prusinowska basy, Gabryś Prusinowski bębenek. Jako basów użyjmy skrzypiec, wiolonczeli, basów, jeśli ktoś ma, i wszystkich instrumentów, które mają struny. Kontrabas się nada, altówka jak najbardziej. Może macie jeszcze jakieś inne instrumenty. Trzymamy
w ten sposób instrument, żeby można było ruszać i prawą, i lewą ręką. Nie gramy tylko prawą, tylko gramy właściwie oddychając całym ciałem. Dwa ruchy są w jedną stronę, takie bujnięcie, anda, i z powrotem ta-anda, ty-anda. Takie coś nam wychodzi, jakby jęczały te struny. Spróbujemy razem? Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Tutaj dwie środkowe struny na skrzypcach DA, na basach to były też DA, ale można to sobie ćwiczyć na wszystkich, jakie nam wpadną do głowy struny, strunach. Potem to też będzie pasowało do różnych tonacji, różnych melodii. Co robi bębenek? Tutaj bębenek gra też bardzo prościutko. Ja słyszałem takie opowieści, że w dawnych czasach, przed wojną na przykład, na wesela zapraszano samego skrzypka, który brał ze sobą basy i bębenek, ale nie brał kapeli. I dawał te basy i bębenki gościom weselnym, którzy po prostu, jako że wszyscy umieli tańczyć, to wszyscy umieli basować i bębnić. I bębni się tutaj u Jana Lewandowskiego, tak jak w tej sytuacji gości weselnych. Możemy spróbować nawet bez bębenka. Jeśli ktoś ma bębenek albo deseczkę, albo coś, co mogłoby udawać bębenek, to polecam. Ja zrobię to samymi rękami, też wyjdzie. Czyli bum, cyk, cyk, bum, cyk, cyk. Spróbujmy zrobić tak. Bum, cyk, cyk. Bum, cyk, cyk. Czyli nie też gra sama pałeczka. Podaj Gabryś pałeczkę. To pałeczkę samą. Nie gramy samą tutaj pałką, a reszta ciała jest sztywna i się nie rusza. Właściwie to tak, jakbyśmy klaskali albo nawet trochę tańczyli. Uderzamy obiema rękoma, dzięki czemu też cały ten puls zupełnie inaczej czujemy, tą trójkę, niż jakbyśmy grali samą pałeczką. Spróbujemy, Gabryś? Ja będę klaskał, a ty będziesz bębnił. Spróbujcie z nami. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Nie? Spróbujmy zrobić sekcję rytmiczną. Kto ma struny, to struny. Kto ma bębenki, deseczki, pudełeczka, to instrumenty perkusyjne. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jeszcze melodię, której się uczyliśmy, czyli ulubiony mazurek Andrzeja Bieńkowskiego od Jana Lewandowskiego. Wróćmy do melodii, ale zacznijmy od bębenka i basów. Wejdziemy w to na mój znak, dobra? Spróbujmy tak zagrać. Na razie będzie wolniej, a na koniec zostawimy wam taką wersję do ćwiczeń już takich docelowych. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Thank you.
Pascha. Mamy to rozpracowane chyba w wielu elementach, w wielu zakamarkach. Mam nadzieję, że Wam się to przyda i że będzie inspirujące do Waszych własnych poszukiwań w muzyce wiejskiej, muzyce tradycyjnej, wśród nagrań i wśród żyjących wciąż jeszcze muzykantów. A teraz zagramy taką wersję, do której chciałbym, żebyście poćwiczyli w domach i przygotowali się do naszego spotkania online, które będzie wkrótce. Tym razem ja zacznę melodią, a sekcja wejdzie po pierwszym obrocie pierwszej części, dobra? Bardzo. Kaja, Gabryś i Janusz Prusinowscy. Zapraszamy na następne spotkania, do następnych warsztatów, do następnych nagrań i oczywiście na własne poszukiwania polskiej muzyki tradycyjnej.